I witamy w Bangkoku. Czuć, że zmieniliśmy klimat, bo pierwsze doświadczenie to było takie uderzające gorąco wychodząc z samolotu. Zresztą pan kapitan powiedział, że tu jest 31 stopni na dzień dobry, więc nie można było się spodziewać niczego innego niż takiego podmuchu gorąca. Także idziemy zwiedzać lotnisko. No i proszę bardzo, tak prezentuje się lotnisko. Idziemy właśnie, takie pustki trochę chyba. I czeka nas kontrola imigracyjna. Zobaczymy, jak to wszystko będzie przebiegać. No i jesteśmy już po kontroli paszportowej. Przebiegało to bardzo sprawnie. Było chyba 20 bramek otwartych. Także jest to szybki proces, ale co? Robią zdjęcie, czyli każdy przyjeżdżający ma robione zdjęcie. Dodatkowo odciski palców. Najpierw 4 palce z jednej ręki, 4 palce z drugiej ręki, a potem 2 kciuki przykładamy. I w zasadzie polegało to na tym, że wbicie pieczątki. My możemy tutaj zostać do 14, bo pieczątkę mamy na miesiąc w paszport wbitą. No i tyle. I uśmieszki, do widzenia i jakby zarąbiście. Teraz będziemy się ogarniać w stronę kolejki, bo najprawdopodobniej kolejką będziemy jechać do miasta. No i już jest godzina tak naprawdę 16:30, coś koło tej godziny, czyli u nas w Polsce, bo jeszcze mi się zegarek nie przedstawił, jest 11:44, czyli tu będzie 17:44. Lub 16:44, także jedziemy się zameldować na mieszkanie i już mi się spać nie chce. Jak mi się w samolocie chciało spać, miałem takie to i tak mi trzaskali drzwiami, bo przy toalecie mieliśmy miejscowy, to teraz już mi się spać nie chce, jest fajnie i zaczynamy tutaj przekminy, co tutaj się w ogóle będzie działo w tym Bangkoku. No i idziemy sobie teraz na City Line, żeby dostać się do samego Bangkoku. Oczywiście wszędzie stoją ludzie z kartkami, z nazwami hotelów i wszelakich innych rzeczy, czy też imion, żeby odbierać po prostu innych punktów. Jeśli chodzi o kupno kart SIM, jest, nie wiem, już minęliśmy chyba z 15. Oczywiście tradycyjnie wypożyczalnie samochodów, wszystkie takie rzeczy są mega dostępne. My jednak nie chcemy kupować karty turystycznej, bo jedziemy, zostajemy tu 6 tygodni, więc chcielibyśmy, na przykład ja bym chciał pełny dostęp do internetu, nielimitowanego najlepiej. Mogę za to zapłacić 100 czy 200 zł, no ale chciałbym mieć ten internet w dowolnym miejscu, a nie tylko przez tam tydzień i 10 giga, bo znając nasze możliwości, to my te 10 giga to zrobimy w tydzień z Asią, więc tak to wygląda. O, i musimy się kierować na teraz Airport Rate Link BFL, czyli musimy jechać sobie w dół. Także jedziemy do centrum i tam postaramy się ogarnąć kartę SIM. Najlepiej z tego, co czytałam, to nawet w zwykłym 7-Eleven i wtedy sobie rejestrujecie i macie taką tajską, zwykłą kartę, na której nie jest napisane Tourist SIM Card. Dobra, wybraliśmy tutaj ostatnią stację naszej kolejki na 2 osoby i koszt dojazdu do centrum to 90 batów. Dla 2 osób oczywiście, dla jednej 45. Hajs wzięło i hajs wydało, czyli nie chcę przyjąć hajsu. Dostaliśmy 2 żetony, czego się nie spodziewałam, bo liczyłam na bilety, więc zobaczmy, co dalej musimy z tym zrobić. Dobra, tu jest pan, on nam na pewno powie. Tu jest reszta. Musisz mi dać. Czyli zamiast klasycznych biletów dostajemy żetony, które się po prostu przykłada i bramka się otwiera. I weszliśmy na wszystkie stacje, więc teraz będziemy się gdzieś kierować do centrum. Dalej mam żetony. Dalej mam
Mercadony. Mhm. Nie wiem, co z nimi zrobimy. Też nie wiem. Znasz bilet. Wyjście w prawo. Dojechaliśmy niedaleko naszej dzielnicy i będziemy teraz szukać jakiegoś połączenia, żeby się dostać do naszego noclegu. Także przejażdżkę kolejką bardzo spoko. Teraz przechodzimy przez bramki i będziemy najprawdopodobniej oddawać te żetony, które właśnie nabyliśmy na stacji początkowej. Idziemy. Właśnie dotarliśmy do pierwszego 7-Eleven i będziemy kupować kartę SIM, żebyśmy mogli znaleźć, gdzie zarezerwowaliśmy nasz nocleg. No bo jest to trochę problematyczne, także nie będzie za bardzo zwiedzania teraz 7-Eleven, patrzenia na ceny, tylko po prostu kupimy kartę i lecimy dalej. Karta SIM już ogarnięta. Nie obyło się trochę bez przygód, bo się nie bardzo rozumieliśmy, bo oni chcieli nam dać kartę turystyczną, myśmy nie chcieli takiej 30-dniowej. Więc dali nam jakąś inną, mamy na początek 2 giga internetu i doładowali nam tą kartę za 120 batów, więc mamy ileś tam tego internetu. Ja dałem paszport, żeby tą kartę zarejestrować, bo trzeba było ją zarejestrować na paszport, zostało mi zrobione zdjęcie, także całkiem ciekawa opcja. No i mamy 5 km do noclegu, czyli dobrze wysiedliśmy. No i co z tym grabem, pani kierownik? Instaluję się właśnie, zakładam konto na Grabie i zobaczymy, jak to działa. Albo jak nie działa. Nie no, myślę, że zadziała. Pięknym autobusem się dzisiaj poruszaliśmy. Niestety pan kierowca Bolta nie chciał przyjechać. To było bardzo ciekawe, bo wszyscy nas skipowali. Z początkowej ceny zrobiło się 100 batów i dalej wszyscy skipowali. Graba można było wziąć za plus minus 50 batów. No ale stwierdziliśmy, że no kurda, spróbujmy komunikacji miejskiej w Bangkoku, nie? I powiem wam, że kto był kiedyś w Bieszczadach, to może pamięta, jakie tam PKS-y były. No to powiem wam, że w Bieszczadach to zajebiste są te PKS-y, nie? Jakby... Ale jedzie, zostaliśmy dowiezieni i zapłaciliśmy dużo mniej niż 100 batów, bo z 20 dostaliśmy jeszcze resztę. No to myślę, że bardzo dobry deal jak na początek. I zaraz lecimy się zaczekinować. No i jak już będzie check-in wykonany, szybki prysznic, może jakaś woda z kokosa, może coś dla ochłody, bo po prostu jest to inne 30 stopni niż u nas w Polsce, ale no trzeba wziąć pod uwagę, że jesteśmy w podróży już dobrych parę godzin i bardzo fajnie, bardzo szczęśliwie ta podróż cały czas przebiega, więc teraz niechaj się wszystko zaczekinuje i sobie dychniemy na chwilkę. Ile zapłaciliśmy za bilety? Za bilety zapłaciliśmy... Ja dałam 20 batów, pani mi jeszcze wydała w drobnych 4 baty, więc 16 batów za dwie osoby. Dobry deal. No i to jest na jakieś 5 kilometrów, tyle zapłaciliśmy. A dogadaliśmy się z panią tak, że powiedzieliśmy pani, że tak jedziemy, a pani to, że dobrze, nie? No to jak dobrze, to dobrze, więc tego to pojechaliśmy. Dobra, wyszliśmy na naszą miejscówę. Pani nam kazała ściągnąć buty, ściągnęliśmy. I teraz Asia będzie uzupełniać dokumenty. Oczywiście wszystko rozbija się o paszporty, więc zaraz tutaj sobie pani uzupełni i wszyscy robią tym paszportom zdjęcie, także no.
w Unii Europejskiej chyba nie do pomyślenia. Tutaj no wszędzie, nie? Zalogowaliśmy się już na nasz dzisiejszy nocleg. Wzięliśmy prysznic, który zrobił nam bardzo dobrze i wychodzimy właśnie na targ, który mijaliśmy po drodze i zobaczymy, co tam jest dobrego do jedzenia. Może też napijemy się wody z kokosa. Dokładnie, jest kilka bud rozstawionych gdzieś tutaj w okolicy. Także jutro zrobimy takiego room toura tutaj, gdzie się zatrzymaliśmy, żeby to wszystko pokazać. A teraz już nie przedłużając, lecimy na jakiegoś street fooda. Okej, okay, one golden bubble tea. Jest to silo basen 25. Okej, okay, okej. Okay. 25. Okej. Okay. One. Last moment, please. No problem. Co się właśnie zamówiłaś? Zamówiłam golden bubble tea i można sobie było wybrać, ile chce się procent cukru w kawie, w bubble tea w sumie, bo tu jest jeszcze menu kawowe, ale my wzięliśmy bubble tea na bazie mleka. I co ciekawe, można sobie wybrać dowolną ilość cukru, więc to jest naprawdę sztosik. Są tu napisane kalorie, tylko chyba kalorie są dostosowane do tego, że jeśli bierzesz 0% cukru, to jest 125 kalorii. Ciekawe. Fajne. Zaraz spróbujemy, jak smakuje. Mamy nasz napój, mamy dużą słomkę, więc zaraz otworzymy. I klasycznie... A! Okej, okay, mamy to. Próbujemy. Mmm, bardzo dobre. Mało słodkie. Okay? Yeah, it's perfect. Thank you. Thank you very much. I ty wybierzesz się pierwszy raz. Wybraliśmy się dosłownie na 10-15 minut i nie możemy trochę wrócić, bo zaczęło padać. A my mamy jeszcze aparat, kamerę i trochę sprzętu. Więc chyba chwileczkę poczekamy. Jak przestanie, to... spróbujemy wrócić, żeby przetestować kilka nowości, bo kupiliśmy... I tutaj tak, mamy lejsy o smaku popcornu karmelowego, czego w Polsce nie ma, więc wzięliśmy do przetestowania. Grzesiek wziął jeszcze sobie orężadę, którą wam zaprezentuję. I wzięliśmy jeszcze takie po prostu solone pistacje. To lubimy. Ja myślę, że to jest chwilowe i zaraz przejdzie, bo jeszcze chciałem jednego street fooda odwiedzić, także myślę, że się uda. Nie wiem, co zamówiłem, ale pan mi tutaj to waży i zaraz mi chyba to podgrzeje. I będziemy tutaj wcinać, jest radyjko, pada deszczyk, wszystko się zgadza. Witamy w Bangkoku. Pan tutaj kroi mięsko. Tu są jakieś sosiki. A nam tu pada coraz bardziej. Właśnie moja kolacja, którą udało się ogarnąć. Był pan przymiły, kosztowało 50 batów. Mięsko plus sosik zaraz będę konsumował. To był długi i piękny dzień. Kończymy na dziś i widzimy się jutro. Mamy nadzieję, że przywita nas słoneczna pogoda i będziemy mogli wam pokazać więcej Bangkoku. Dokładnie tak. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia. Cześć!